Co dalej z Piotrem Borysa? Co się z nim będzie działo? No, trudno mi powiedzieć, nie widziałem go ostatnio przez kilka dni, chyba jest poza krajem. Natomiast decyzja o tym, czy wystąpi w wyborach samorządowych, czy do Parlamentu Europejskiego, bo te w najbliższym czasie, będą podejmowane wiosną przez Zarząd i Radę Regionu Dolnośląskiego. Pan jako szef Regionu Dolnośląskiego będzie na tak? My dzisiaj zastanawiamy się jeszcze, kto powinien z Dolnego Śląska kandydować do Parlamentu Europejskiego. Nie mamy decyzji. Wiele zależeć będzie też od konsultacji z liderami krajowymi. Więc to jeszcze dzisiaj jest grudzień, jeszcze jest przedwczesnym terminem na takie spekulacje. A jest miejsce w Platformie Obywatelskiej dla Piotra Borysa w tworzeniu odniesienia do prokuratury? Czyli de facto poparcie Grzegorza Schetyny? Jest wiele goryczy z tym związane, ponieważ jak się okazuje, zdaniem prokuratury legnickiej, czyli z okręgu działania pana posła, nie było podstaw do tego, żeby stwierdzać przestępstwo. Więc pan poseł Borys niewątpliwie powinien był zwrócić się do Sądu Koleżeńskiego Platformy. Nie ulega wątpliwości, ponieważ rozmowy były naganne i mogły budzić taki odruch protestu. Natomiast nie nosiły znamion przestępstwa, o czym stwierdza prokuratura na pierwszym etapie swojego postępowania. I na pewno skierowanie wniosku do prokuratury, aczkolwiek zasadne, z punktu widzenia ostrożności procesowej, ale na pewno wyrządziło ogromną szkodę wizerunkową Dolnośląskiej Platformie i Platformie w ogóle, bowiem na które Platforma nie zasłużyła. Panie pośle, czy Piotr Borys jest na okręcie Grzegorza Schetyny, który utonął właśnie? Gdzie Piotr Borys jest, to nie wiem do końca, natomiast nie sądzę też, żeby jakikolwiek okręt w Platformie utonął. Dla polityka zwycięstwa i porażki są chlebem powszednim. W polityce raz się jest na wozie, raz się jest pod wozem, a to wcale nie oznacza, że ktoś utonął. To są stany przejściowe. Wiele dyplomacji w tych pana wypowiedziach? Bowiem dobre relacje wewnętrzne, do których nie tylko jesteśmy statutem zobowiązani, ale też i z kultury osobistej wynikają. Jestem przekonany, że tak. Wymagają, żeby zachowywać się wobec siebie elegancko, szlachetnie, bez złych intencji, bowiem te złe intencje czasami są trochę bardziej szkodliwe niż fakty.